Słuchaj uważnie, otóż na rynku kryptowalut prawdopodobnie już wiesz, że jest wiele trendów i narracji, które no nie oszukujmy się, nie mają wpływu na realny, taki no namacalny świat. Weźmy na przykład warstwy drugie. One jedynie skalują warstwy pierwsze, a tokeny giełdowe mają benefity stricte jedynie na konkretnych danych giełdach. A memcoiny, co prawda, mają na celu jedynie zapewnić jakąś frajdę i spekulacje, no to już mówi się trochę coraz więcej o tokenizacji społeczności. Jednak są również trendy z namacalnymi use case'ami, czyli użytkami, których wykorzystanie możemy zauważyć w realnym świecie, takim jak właśnie widzisz tutaj i za oknem na przykład. Takim trendem jest m.in. RWA, czyli Real World Assets, który łączy aktywa z realnego świata, jak akcje czy nieruchomości i technologie blockchain poprzez tokenizację danego aktywa. Jednym z czołowych projektów z tej narracji jest Ondo Finance, któremu się dzisiaj przyjrzymy. Nie przedłużając, Ondo Finance jest protokołem, który łączy tradycyjne finanse z DeFi, czyli z tymi zdecentralizowanymi finansami, poprzez wspomnianą tokenizację aktywów. Ma na celu poprawienie przejrzystości, wiarygodności i bezpieczeństwa wśród usług finansowych, ale posiadają w swojej ofercie produkt o nazwie USDY, czyli token bazujący na krótkoterminowych amerykańskich obligacjach, które daje takie samo APY przy stakingu jak właśnie te obligacje na rzeczywistym rynku. Jest ona dostępna zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, takich jak ja i ty, ale tylko spoza USA. Oprócz tego ich inny produkt, OUSG, inwestuje bezpośrednio w amerykańskie obligacje i znajduje się w stokenizowanym funduszu Beedle od samego BlackRocka. Tak, tego BlackRocka. Niestety, żeby korzystać z tych produktów, trzeba przejść przez proces KYC, czyli swoją weryfikację tożsamości. I tak naprawdę no nic w tym dziwnego. Firma kładzie nacisk na transparentność i bycie zgodnymi z regulacjami, co tak naprawdę wiele projektów z mojego i prawdopodobnie twojego portfolio również nie może się pochwalić. Dlatego oni tak naprawdę inwestują w obligacje rządowe, więc muszą to po prostu robić. Bardzo ważny jest tutaj fakt, że obecnie Ondo łącznie posiada aż 560 milionów dolarów w TVL w tych obydwu ofertach, a TVL to przypominam, że jest Total Value Locked, czyli łączna wartość zablokowana na danym protokole. Zatem te 560 milionów dolarów stawia go obecnie na 42 miejscu wśród rankingu największych protokołów pod względem zablokowanych aktywów i na drugim pod kątem projektów z trendu RWA w tym samym rankingu. Kolejnym produktem, jaki oferuje Ondo, jest Flux, na którym możemy już działać bez konieczności weryfikacji tożsamości. Jest to platforma pożyczkowa stablecoinów. Po prostu pożyczasz komuś swoje stable i zarabiasz na APY równym 4,5%. Możesz również sam od kogoś pożyczyć dla siebie środki, ale musisz wtedy posiadać OUSG, czyli te stokenizowane obligacje wcześniej, o których mówiłem, gdzie no już niestety przejście przez KYC jest konieczne. Przechodząc teraz do tokena Ondo, to on daje swoim właścicielom 4 użytki. Po pierwsze, governance, czyli prawo do decydowania odnośnie przyszłości projektu. Po drugie, dostarczanie płynności w ekosystemie Ondo. Po trzecie, służy on jako zabezpieczenie pożyczki, a czwarty użytek to są opłaty w ekosystemie Ondo. Jeśli chodzi o tokenomię projektu, to łącznie pojawi się 10 miliardów tokenów, z czego w obiegu już jest ponad 14%, czyli stosunkowo mało. 100% tokenów pojawi się na rynku dopiero 18 stycznia 2029 roku, a do tej pory będzie miało miejsce 5 ogromnych unlocków, z czego część z nich będzie wynosić nawet ponad 2 miliardy tokenów, co w przeliczeniu na dzisiejszy kurs daje około 2,34 miliarda dolarów. Także inflacja na tym tokenie będzie przeogromna, ale do tego czasu można rzeczywiście moim zdaniem coś na nim ugrać. Zatem ta inflacja, która będzie miała miejsce, ja bym ją uznał jako jedno z zagrożeń pod kątem inwestycyjnym i moim zdaniem może źle wpłynąć na cenę. Warto jednak zaznaczyć przy tego typu projektach, które będą mocno inflacyjne, to fakt, że do tego czasu, przynajmniej ja osobiście, nie widzę w tym nic złego, aby w nie inwestować. Dla przykładu, na moim Telegramie w pełni darmowym LCC w sekcji kryptowaluty na HODL podzieliłem się moim zakupem 29 stycznia i to był dzień, w którym ja kupiłem połowę mojej torby Ondo. Czyli moich pierwszych zakupów dokonałem w okolicy 26 centów i podzieliłem się z grupowiczami, co okazało się dobrą decyzją, ponieważ od tamtego czasu Ondo osiągnął all time high na poziomie prawie 1,5 dolara, a aktualnie plasuje się w okolicy $1.15. Ja nie mówię o tym po to, aby się jakoś pochwalić czy coś, bo nie o to tutaj chodzi, tylko aby pokazać tobie, że tego typu zagrania, one są możliwe, tym bardziej jeśli chodzi o projekty, które będą mieć dużą inflację i wchodzenie w nie odpowiednio wcześnie. Oczywiście biorąc pod uwagę fundamenty, które sobie dzisiaj omawiamy. A przypominam, że moja grupka LCC na Telegramie jest w pełni darmowa, dosłownie każdy może dołączyć. Wystarczy, że klikniesz link w opisie pod tym filmem do Telegrama, przeczytasz przypięte wiadomości. Jedynym wymogiem dołączenia jest konto właśnie na tej giełdzie Bybit, z której korzystamy. A ostatnio nawet dogadałem $500, które masz do odebrania właśnie na pierwszą pozycję, na pierwszy trade i ten bonus również znajdziesz w opisie.
Nie przedłużając, lecimy dalej. Otóż z pozytywów na pewno trzeba uwzględnić hype i bycie jednym z liderów trendu RWA. Oprócz tego ogromną przewagą Ondo jest doświadczenie ich teamu i partnerzy, bo firma inwestuje w ogromne fundusze takie jak BlackRock czy PIMCO, a pracownicy byli członkami takich firm jak Goldman Sachs czy Dowmaker. W przeszłości to Ondo Finance uzyskało także ponad 46 milionów dolarów dofinansowania, z czego ponad połowa pochodzi od ogromnych funduszy VC jak Coinbase Ventures czy Pantera Capital, a reszta to były ponad 22 miliony zebrane w formie ICO z przedostatnich 2 lat. Jeśli chodzi o technikalia wykresu, to widzimy, że on bardzo zdrowo pnie się ku górze, bez jakichś ogromnych korekt, jak to często bywa w przypadku altcoinów. Na chwilę obecną wygląda na to, że wychodzimy z korekty, która w ostatnim czasie dotknęła rynek. Aktualna kapitalizacja wynosi nieco ponad 1 miliard 600 milionów dolarów, co według mnie osobiście sprawia, że Ondo samo w sobie jest stosunkowo bezpiecznym aktywem do trzymania do czasu tych unlocków, o których mówiłem wcześniej. A na koniec to chciałbym się dowiedzieć Twojej opinii odnośnie Ondo oraz innych projektów z trendu RWA. Co w ogóle sądzisz o tym trendzie? Czy to ma sens, czy nie? I czy posiadasz właśnie Ondo? Ja osobiście nie posiadam dużej ekspozycji na trend RWA, ale Ondo jest jednym z dwóch projektów, które ja osobiście trzymam właśnie z tej narracji. I będę również wdzięczny, jeśli dasz znać, co sądzisz o montażu tego filmu, co mógłbym zrobić lepiej, co nie wyszło. Cenię sobie konstruktywny feedback. No i przede wszystkim dziękuję Tobie, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Sam fakt, że potrafisz się skupić i obejrzeć ten materiał, stawia Ciebie w małej ilości osób, którzy potrafią się skupić. I to samo w sobie oznacza, że Twoje prawdopodobieństwo rzeczywiście wyjścia zyskownym z tego rynku jest większe niż u reszty. Tak więc subskrybuj, jeśli bycie zyskownym jest czymś, co Ciebie interesuje. Dotychczas bycie na tym kanale się opłacało, więc subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.